Wow, siemano widzowie, ja jestem Laktoza, zapraszam was bardzo, ale bardzo serdecznie na kolejny film. Kodeczku, jak jesteś tylko nowy, zostaw subskrypcję na tym kanale, strzel łapeczkę w górę, by być na bieżąco z materiałami, które tu się pojawiają w poniedziałek, środę i piątek. Damy sobie 3 dni na filmy w tym roku. Mam nadzieję, że ten challenge się uda dla mnie, a wy tylko oglądajcie. Dzisiaj porozmawiam sobie o sprawie, która jest bardzo dla mnie taka aż żenująca, denerwująca, o sprawie, że Friz wciąga. Nie jest powiedzenie, co wciąga, ale zobaczcie sobie mordeczki tego shota i porozmawiamy sobie dzisiaj na ten temat. Stracił jakiegoś deala poważnego i żeby wkurzył naprawdę na mnie. No i też wiesz, oni... No jak to jest w ogóle? Poczekaj, pojadę, bo to jest kałuża. Niby nie pije? Friz niby nie pije, ale wciąga. To też wiesz, inna bajka, więc jakby opinia, jakby znam trochę ich z podszewki, w sensie z tego, że jakby mają opinię, wiesz, family friendly i tak dalej, czego nie znam, family friendly i tak dalej, ale z drugiej strony, no robią co robią, nie? Weronika jest jedynie taka bardzo w porządku, w sensie, że ona ogarnia, a tak samo to oni, tak samo mini Majk, nie? On też lubi się sobie wypić, czy... No ja wiem, znasz sprawę. Ale fajnie, że spotkasz taką osobę, to widzisz. Dobra. W kontakcie jesteśmy, miłej pracy, no, dobrej nocy. Dobranoc. Mordeczki, ludzie są tacy, że jak komuś wychodzi, to mają taką jakby to powiedzieć, zazdrość potężną. Po prostu z każdej strony próbują jakoś znaleźć coś, żeby tej osobie nie wyszło, jak już wychodzi, żeby na samotną spada. Nie wiem po prostu, czemu tak się dzieje w Polsce, ale to jest kolejna sytuacja, kiedy jest jakiś najazd na Friza, który robi miliony, który ma bardzo dużo widzów, którzy za nim stoją, a tu wychodzi taka rzecz do internetu. Wiem, że to jest starszy tal mordeczki, ja chcę się wypowiedzieć na ten temat, bo dla mnie to nie jest normalne. Dlaczego się dzieje tak w tym kraju, skoro o sobie wychodzi, a tu takie rzeczy na nim mówią. Friz ma 3 miliony subskrypcji i codziennie przychodzi coraz więcej do niego widzów, więc hejt na niego jest coraz większy, można powiedzieć, coraz więcej zarabia, coraz więcej ma hejtu i takie sprawy jak to, że Friz wciąga, to są bardzo, ale to bardzo dziwne, a poza tym nawet jak wciąga, to co nam do tego widzą, po co mówić to i mówi to osoba, która jest zatrudniona do firmy jego dziewczyny. Moim zdaniem po takim szocie, jakbym zobaczył, jakbym był Weroniką Solą, bym automatycznie zwolnił tą kobietę, bym po prostu zakończył tę współpracę i mógłbym ją jeszcze poznać, bo to są niby oszczerstwa. To może nie powiedziała w internecie, bo nie wiedział, że ten chłopak z Ubera nagrywa po prostu drogę, ale ta osoba też się niefajnie zachowała, dając takie coś do internetu. Wiemy, każdy chce się wybić na jakiś sposób, ale na czyimś nieszczęściu się wybijać to nie jest moim zdaniem najlepsza droga, a to właśnie jest takie, no, nieszczęście. To jest właśnie, mordeczki, nieszczęście, bo Friz wciąga, ale wciąga coraz większą ilość ludzi i takie rzeczy to po prostu jest dla mnie nie do pomyślenia. Napiszcie, mordeczki, w komentarzu #MuremZaFrizem, to przypnę wam serduszko. To jest po prostu, no, dla mnie nie do pomyślenia, dlaczego ludzie tak robią. A nawet jak sobie wciąga, to co? Jak my mamy to odebrać, widzowie? Moim zdaniem to jest nieprawda, bo po prostu ta osoba jest co chwilę, można powiedzieć, na chodzie takim, że z ludźmi pracuje, że wszystko, po prostu widać, co on robi w tym domu. Jest też taka opcja, nie mówię, że on jest niewinny, ale to jest znikoma opcja. Kolejną ważną rzeczą jest to, że ta osoba, mówiąc o tym, że Weronika jest w porządku, a że Friz wciąga i nie pije alkoholu, to skąd ona może to wiedzieć? Mogę się założyć, że Friz nie zrobił takiego czegoś. Siema, k***a. Ty, ja wiem, że ty tu pracujesz, może u nas 3 dni, ale walisz ze mną nidę, czy nie? Na 200 000% Friz nie mógł takiego czegoś zrobić, bo po prostu był debilem. Więc skąd może taka osoba mieć, która nie mieszka z nimi, takie informacje? Myślę, że to kolejny jest fake news od Trumana, który wybija się na byłym związku Karola i Kingi. To jest po prostu nie do pomyślenia. No i tam też jest powiedziane o mini Majku i wracam tak samo jak do Friza, ta osoba nie mieszka z nimi. Chyba już nawet nie pracuje po tym szocie, co do Werniki doszło z nimi, więc nie ma kompletnie pojęcia, co oni sobie robią w domu w czasie wolnym, a takie gadanie to naprawdę śmieciowe gadanie, bo jak komuś wychodzi, to zawsze jest hejt. Hejtem nie trzeba się przejmować, nie przejmujemy się hejtem, robimy swoje, działamy na YouTube dalej Piszcie, mordeczki, co sądzicie o tej akcji w komentarzach. Ja musiałem się z tym z wami podzielić, musiałem się wypowiedzieć na ten temat. Pamiętajcie, hashtag MuremZaFrizem. Ja jestem w 100% pewien, że Friz nie mógłby wciągać, no chyba że swoich widzów na swój kanał, to dużo przyciąga, bo już przyciągnął i wciągnął na swój kanał ponad 3 miliony widzów. Mordeczki, dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jeśli chcecie, możecie wpić na mojego Instagrama young_laktoza. Zostawcie, mówię, łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Na 3000 subskrypcji farbuję te włosy na kolor, w jaki wy zdecydujecie. Ja mordeczki na dzisiaj kończę. Przemyślcie sobie tą sytuację. Ja myślę, że to jest ciekawy materiał. Do zobaczenia w piątek. Cześć!